Dzień dobry, witam na dzisiejszej konferencji prasowej Łódzkiej Solidarności. Konferencja dotyczy tego, co się wydarzyło w Łodzi w dniu wczorajszym i dzisiejszym, ale również tego odbicie w skali kraju. Cieszę się, że jest tak duża grupa dziennikarzy, że jednak to zainteresowanie codziennym życiem i trudnościami w pewnych specyficznych branżach, w których ludzie się integrują w sposób zakładania związku zawodowego, a także związane z tych wielu trudności. Cieszę się, że jest tak duża grupa dziennikarzy, za co Wam na samym początku ogromnie dziękuję. Przepraszam, dzisiaj jest konferencja nietypowa. Mamy tu za stołem dwie osoby, które nie musicie znać, a dla niektórych jest to po raz pierwszy. Szczególnie dla Justynki Chrapowicz. To jest dziewczyna, która zebrała ludzi w łódzkim Lidlu, która dzisiaj jest przewodniczącą tej grupy pracowników zrzeszonym w Solidarności jako związku zawodowym i ma odwagę podjąć tą działalność. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy pracę od wyjazdu do Poznania, tam poinformowania właścicieli Lidla o założeniu Solidarności i to było też pierwsze takie spotkanie, więc młodzi są zainteresowani związkiem i są nie mniej obdarzeni takim samym charyzmą, jak każdy z nas, kiedy był młody i zaczynał. Również jest na konferencji prasowej Kacper Stachowski. Kacper od wielu lat jest kierownikiem zespołu Komisji Krajowej, która zajmuje się tworzeniem związków w szczególnie trudnych warunkach i trudnym terenie, który jest objęty obszarem całego kraju. I jak wiecie, cały czas problem, największy problem, jaki mieliśmy dotychczas, to było tworzenie związków w sieciach handlowych, tych ogólnokrajowych, i Kacper od wielu lat z tym się zmaga. Dzisiaj można powiedzieć, tu wspólnie z koleżanką i z kolegami też wykonał swoją pracę, jest z nami. Jeżeli będziecie chcieli Państwo mieć informacje o tym, jakie problemy i jak to wygląda w skali kraju, Kacper jest gotowy powiedzieć w każdym przypadku, jeżeli chodzi o sieć. Jeżeli chodzi o komisję zakładową i koleżankę Justynkę, też jak mieliście okazję zobaczyć, nie boi się kamer, nie boi się mediów, będzie mogło. Proszę Państwa, jak trudno założyć związek w tego typu sieciach, myślę, że nie muszę nikomu na tej sali tłumaczyć. Przykład tego sprzed kilku lat, Laboroficyn, czy też przykład zamknięcia Coca-Coli, gdzie my zawsze twierdziliśmy, że to jest nie powód ekonomiczny, bo nigdy to nie wskazywał. Jest to powód działalności związków zawodowych i reprezentantów pracowników, pokazuje, w jakiej sytuacji dzisiaj żyjemy w kraju, który mówi, że jest wszystko demokratyczne, w którym każdy ma prawo do zrzeszania. Okazuje się, że nie każdy ma łatwość tego zrzeszania i czasami państwo nie stoi za tymi, których krzywdzą. Mamy w kraju wiele sieci handlowych. Łódź może nie jest tak głośna, ale w Łodzi w wielu hipermarketach posiadamy Solidarność, mówię w sensie związku zawodowego. Są to oddziały. I jak wiecie Państwo, jest to Tesco, jest to Carrefour, jest to Kaufland, Real, te zmiany nazwy, nie mogę się pomylić ze względu na to, że służby tych firm mają ogromną bazę prawników, z czego mogliśmy się dzisiaj dobitnie na czym się przekonać, gdzie naprzeciwko nas wystawiono prawników, a prezesi jak jeszcze nie chcą z nami rozmawiać. Więc do tej grupy doszła dzisiaj firma o nazwie Lidl. Łódź jest tym miastem i regionem Solidarność, w którym założono pierwszą, można powiedzieć, komórkę, czyli organizację związkową, która w tej chwili reprezentuje cały Lidl w Polsce. Powiem uczciwie, tak jak wczoraj zadano mi pytanie ze strony dziennikarzy, co się stało, że do tej pory nasze konferencje dotyczyły problemów gdzieś. Tak jak w życiu wiem, że jak nie ma krwi, to też jest trudno przyciągnąć Was. I nagle przychodzi komunikat, że jest to spotkanie w sprawie założenia Związku Zawodowego LIP. Zrobiliśmy to wspólnie po przemyśleniach tu i z koleżanką przewodniczącą i z Kacprem i tu z kolegami po doświadczeniach, które mieli niemieccy związkowcy. LIP, jak myśleli wiele firm, źle rozpatruje działalność związku i być może te trudności, które miały miejsce w Niemczech parę lat temu, o których Kacper też przekaże informacje,
spowodowały, że te zdarzenia, które miały miejsce w Łodzi, mówiłem o Labora Oficyna, mówiłem o Coca-Coli, że bez waszego wsparcia, bez waszego rzetelnego przekazu medialnego o tych problemach, o zachowaniu niektórych pracodawców, trudno byłoby nam dotrzeć do opinii publicznej. Mamy obawy. Dzisiejszy dzień może to też pokazywać. Mamy obawy, że to, co ci młodzi ludzie utworzyli, ten związek zawodowy Solidarność, mogą mieć problemy. No jest to nienormalne, że żyjemy w takim kraju, gdzie konstytucyjne uprawnienia do zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych wywołują retorsję, mogą wywoływać retorsję pracodawców, a państwo jakby nie staje w obronie tych ludzi, którzy mówią, przecież konstytucja nam to wymaga. I tak jak wczoraj wysyłając ten dokument, mówię uczciwie. Ta dzisiejsza konferencja jest też z myślą, że gdyby nie daj Boże, stało się coś, co myśmy wykonali wszystkie rzeczy zgodnie z prawem. Osobiście, bo rzadko to się zdarza, jedziemy do, jako reprezentacja regionu, Komisji Krajowej, jedziemy do pracodawcy. W przypadku naszym jest to ewenement, bo mamy świadomość, żebyśmy znowu za chwilę nie mieli sytuacji takiej, że młodzi ludzie będą upominali się o swoje prawa. To wstęp do dzisiejszej konferencji. Ja poproszę koleżankę Justynę Dziewiczy, pierwszy kontakt z mediami, zawsze miała was po drugiej stronie, żeby w paru zdaniach powiedziała, co jakby skłoniło, później oczywiście będziecie chcieli zadać pytania, macie możliwość, i poproszę Kacpra o przedstawienie tych rzeczy, które są związane z naszymi problemami, które Kacper jakby przerabia od wielu, wielu lat, jako chyba najbardziej doświadczona osoba w tych problemach z, globalnych, można powiedzieć, ogólnokrajowych. Justynko, proszę. Reakcja na dzisiejsze spotkanie w siedzibie firmy pozytywnie mnie zaskoczyła, ponieważ panowie nas przyjęli. Mam nadzieję, że poprzez związki będziemy mogli rozwiązywać wiele istotnych problemów w pracy. Tak? Najważniejszym problemem, który chcemy teraz poruszyć, to jest mała liczba osób na zmianach. Odkąd jak zatrudniałam się 4 lata temu, ta liczba osób była o 2-3 osoby większa. Tak? Teraz mamy większy nakład pracy, a mniejszą liczbę osób. Sytuacja ta przekłada się, że siedzimy w pracy po kilkanaście godzin dziennie, tak? Że jest brak rezerwy ludzi na to, że ktoś pójdzie na zwolnienia lekarskie, na to, że są jakieś sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że przy stole negocjacyjnym uda nam się rozwiązać wszystkie problemy. My jesteśmy nastawieni do dialogu i mam nadzieję, że nasza firma również. Chciałbym również podziękować związkom, że pomogli nam utworzyć związki zawodowe w Lidlu i również apelować do ludzi w całej Polsce, żeby po prostu nie bali się przystępować do związków zawodowych. Witam Państwa serdecznie również ze swojej strony. Ja nazywam się Kacper Stachowski. W Komisji Krajowej, a więc w centrali naszego związku NSZZ Solidarność, kieruję działem rozwoju związku. Jest to dział, który zajmuje się pomocą pracownikom w zorganizowaniu się różnych zakładów pracy. Od dłuższego czasu dochodziło do nas bardzo wiele sygnałów od pracowników firmy Lidl o problemach, z jakimi borykają się na co dzień. Z uwagi na to nasz związek Solidarność zadecydował o rozpoczęciu kampanii organizowania pracowników w tej firmie. Jest to kampania ogólnopolska, którą ogólnie teraz prowadzimy z naszymi regionami związkowymi pod koordynacją Komisji Krajowej, a więc centrali. Jest to zresztą kampania, która ma charakter międzynarodowy, z uwagi na to, że no, międzynarodowy zasięg działania ma sama firma Lidl, tak de facto wchodząca w skład niemieckiej grupy Schwarz, do której notabene należy ta sama firma duża handlowa Kaufland. Zresztą zawsze tak jest, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużym podmiotem międzynarodowym, staramy się też prowadzić kampanię o charakterze międzynarodowym. Stąd też wysiłek Solidarności zmierzający do
pomocy pracownikom Lidla w zorganizowaniu się. Jest też wspierany właśnie przez Międzynarodowy Związek Zawodowy Uni Global Union, ale także przez naszych kolegów i koleżanki z niemieckiego Związku Zawodowego Verdi. Naszą akcję wspierają również inne instytucje społeczne. Przykładem może być tutaj Fundacja Eberta, od której też mamy pomoc. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że nasza akcja, nasza kampania jest odpowiedzią jakby na potrzebę samych pracowników Lidla. To stamtąd przyszedł ten sygnał, to stamtąd przyszło zapotrzebowanie na to, żeby się zorganizować i to my, muszę powiedzieć, z wielkim zadowoleniem pomogliśmy pracownikom i udało się zorganizować pracowników w Związek Zawodowy Solidarność. Powstała nasza organizacja. Justyna, nasz nowy, młody lider, jest przewodniczącą tejże organizacji. Tak jak koleżanka już wspomniała, z uwagi na dużą skalę problemów pracowniczych, zainteresowanie samych pracowników jest coraz większe. Dużo ludzi się przyłącza do tej organizacji. Dzisiaj też jest dla nas taki pierwszy w zasadzie ważny dzień, gdzie poinformowaliśmy pracodawcę o powstaniu organizacji. Za pomocą Państwa też chcemy poinformować opinię publiczną. Właśnie, dlaczego chcemy poinformować opinię publiczną? Zazwyczaj nie robimy tego, aczkolwiek to też już dzisiaj zostało powiedziane, z uwagi na wcześniejsze doświadczenia Solidarności, a także na doświadczenia z Niemiec, jak tam Verdi pomagało pracownikom organizować się. No, odbywało się to z niemałym trudem. Nastawienie firmy było, delikatnie mówiąc, nie nastawione na dialog. Stąd też my za Państwa pośrednictwem mamy zamiar dmuchać na zimne i chcemy nadać jakby rangi temu wydarzeniu. Chcemy poinformować opinię publiczną, chcemy poinformować klientów, wreszcie chcemy też pokazać samej firmie, że poprzez to upublicznienie tej kwestii chcemy jakby, żeby w obliczu też kamer zaczął się budować ten dialog. Oczywiście my jako Związek Zawodowy Solidarność zawsze z założenia jesteśmy nastawieni na dialog i zawsze jesteśmy przygotowani do tego, żeby po partnersku w ramach współpracy przy stole negocjacyjnym, bo no jest to tak naprawdę no jedyne adekwatne miejsce do tego, żeby partnerzy społeczni ze sobą rozmawiali. Tak też byśmy chcieli, żeby to się odbywało. Aczkolwiek, no tak jak wspomniałem, chcemy to upublicznić, chcemy dmuchać na zimne. Gdyby się okazało, że po drugiej stronie nie ma analogicznych chęci, są inne zakusy na zrobienie czegoś złego, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że no niestety Polska dzisiaj jest krajem, że ta wolność do zrzeszania się pracowników, a więc ta konstytucyjna godność do zrzeszania się pracowników, no nie jest respektowana. Jest przyzwolenie rządu, jest przyzwolenie pracodawców na to, żeby związki zawodowe w zakładach pracy nie powstawały. My to obserwujemy na co dzień, stąd też tak duża nasza zapobiegliwość w tym temacie. Oczywiście dzisiaj złożyliśmy papiery w firmie o zarejestrowaniu organizacji. Złożyliśmy też pismo od przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy. To był taki list intencyjny, w którym szef związku też jakby wyraża zadowolenie z faktu, iż powstała organizacja związkowa w tak dużym podmiocie gospodarczym, bo to jednak jest 12 tysięcy pracowników w Polsce w ponad 450 marketach, w 5 centrach dystrybucyjnych, więc to jest naprawdę jeden z większych pracodawców w Polsce, zwłaszcza w sektorze handlu. Takie pismo od przewodniczącego Dudy przekazaliśmy na ręce pracodawcy. Też w tym piśmie informujemy, że no jednak liczymy na ten dialog, a tak naprawdę, proszę Państwa, no miernikiem dialogu w firmie jest porozumienie. Jeśli jest porozumienie, które regulowałoby wzajemne relacje między związkiem a firmą, to jest tak naprawdę najlepszy miernik dialogu społecznego. I też jakby w tym liście i w tych naszych jakby oczekiwaniach, które już sygnalizowaliśmy, no byśmy chcieli w kierunku tego porozumienia na początek pójść. Też przekazaliśmy pismo od sekretarza
generalnego Uni Global Union, międzynarodowego związku, do którego należą różne związki z różnych krajów, pana Filipa Jenningsa, który również wspiera naszą kampanię Solidarności w Polsce. Głos proszę pytać, jesteśmy do dyspozycji. Pytanie. Złożyliście dokumenty? Jaka jest teraz droga dalej? Dokumenty zostały złożone zgodnie z prawem polskim. Mamy prawo rejestrować jako sąd rejestrowy, jako zarząd regionu, w tym wypadku Ziemi Łódzkiej. Tu powstał związek. W dniu wczorajszym organizacja została zarejestrowana. W dniu dzisiejszym pracodawca otrzymał od nas dokumenty, które mówią o rejestrze i wskazane zostały osoby, które reprezentują na dzień dzisiejszy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, obejmujący swoim obszarem działania cały kraj. Pracodawca został o tym dzisiaj poinformowany. Te dokumenty mamy złożone, potwierdzone przez przyjmującego. Również zostało dostarczone pismo o zaproponowanie terminu spotkania, gdzie organizacja związkowa będzie mogła usiąść z pracodawcą i tam rozpocząć normalną ustawową pracę, ustawę o związkach zawodowych, gdzie są określone uprawnienia, jak i obowiązki. Również dzisiaj otrzymaliśmy od pracodawcy pismo, od razu było gotowe. Myślę, że trudności, z którymi mieliśmy wejść na teren zakładu, spowodowały, że w międzyczasie przygotowano pismo, również tu do organizacji zakładowej, z dwoma postulatami. Pierwszy, żeby przedstawiła organizacja związkowa nazwiska członków związku. Można to tylko powiedzieć, możemy pokazać gest Kozakiewicza. Prawo polskie mówi, że pracodawca nie ma prawa żądać tego. Ustawa określa, że raz na kwartał związek jest zobowiązany poinformować pracodawcę o liczbie członków związku. W tym wypadku oczywiście odpowiemy tak samo, jak nas zapytano. Zresztą tak samo dzisiaj początek było. Od nas poproszono dowody. My też od drugiej strony poprosiliśmy dowody osobiste, bo czym się różnimy? Jesteśmy jednolicie prawnymi obywatelami. Również nastąpił pierwszy kontakt przewodniczącej, bo było pytanie, już tylko przekażę, jaką grupę reprezentuję, jakie jest zainteresowanie. Mam nadzieję, że to było w dobrej wierze, a nie w celach przygotowania się, jak przeszkadzać w tej działalności. Także dokumenty formalnie zostały dopracowane, one uruchomiły procedurę. Dzisiaj na terenie Lidla w Polsce funkcjonuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Jakiekolwiek próby przeciwdziałania zrzeszaniu się pracownikom będą podlegały kodeksowi karnemu i nie jako przewodniczący, którego organizacja jest tu zarejestrowana, nie pozwolę na jakikolwiek niezgodny z prawem manewr. Mam nadzieję, że prokuratura nie będzie się tak zachowała, jak to było w przypadku labora oficyny. Ale znowu wrócę do tego przykładu, który jesteście sami świadkami. Pamiętacie zwolnione pracownice Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przez wiele lat byli wzorowymi pracownikami, założyli związek i nagle umowy rozwiązano, bo były niepotrzebne. I byliście z nami obecni na tej pikiecie, która miała miejsce w Sieradzu i również mogę z satysfakcją powiedzieć, że sąd w Sieradzu, już wyrokiem prawomocnym, uznał, że te panie były zwolnione niezgodnie z prawem. Mało tego, że nakazał przywrócić ich do pracy, to uznał ich umowy zawarte na czas nieokreślony. I dlatego w tej swojej szczerości też nie do końca możemy to mówić i proszę nam wybaczyć, ale to nie jest powód. Natomiast tam, gdzie wiemy, że ludzie, że pracodawca, jeżeli chciałby ewidentnie rozpocząć jakiś proces walki ze związkiem i ma świadomość, że to jest dzisiaj tego typu działanie, jest dzisiaj można być karane z kodeksu karnego, nie jakiegoś tam cywilnego, tylko z karnego, to pracownicy też mają świadomość, że lepiej być może porozumiewać się. My mówimy o sytuacjach, które nie są normalne. Na szczęście, dzięki Bogu, tych sytuacji jest znikomy procent. Tak jak to dzisiaj powiedzieliśmy, mamy do czynienia z firmą, w której trudne są początki relacji związku z pracownikami. Jedno jest pewne, mamy na pewno z pracodawcą, mamy wymogi formalne zagwarantowane. Przyjdzie taki moment, że je ujawnimy. Co do tych pozostałych marketów, jak powiedziałem, jeżeli chodzi o Łódź, to jest to w Tesco ma najwięcej. Natomiast Kacper może powiedzieć, jak to wygląda w skali kraju. Ja bym chciał zapytać się jeszcze o jedną rzecz. Wyobraźmy sobie, że jutro pani otrzyma wypowiedzenie z pracy. Co w tej sytuacji?
to jutro również będzie doniesienie do prokuratury, dlatego że my możemy popełniać gdzieś błędy, bo się wszyscy uczymy. Dzisiejsza nasza obecność w Poznaniu to nie było wysłanie listu do pracodawcy, tylko bezpośrednia obecność, złożenie papieru, pokwitowanie. Od tej godziny pracodawca wie, że ma na terenie związek zawodowy i wie, kto go reprezentuje. Każde działanie próbujące zmienić warunki płacy od godziny 9:00 dnia dzisiejszego będzie uznane jako działanie niezgodne z prawem i takie doniesienie do prokuratury z satysfakcją złożę, a was zaproszę na ten moment, kiedy będę to składał. Co proszę państwa, pracodawcy jeszcze chciałbym zapytać. Kodeks karny. Kodeks karny, który mówi, że kto przeszkadza, utrudnia działalność związkową. A w tym wypadku no, można mogę się doszukać wielu. Na pewno tego nie będzie. Jestem spokojny. Po dzisiejszej rozmowie spotkaliśmy się z 3 prawnikami, więc pamiętajmy o tym, że jeszcze jest kilka tych sieci wielkich, handlowych, które jeszcze do Polski nie zawitały. Walmart, nie, o którym się ciągle mówi. No to jest bardzo trudny przeciwnik. Amerykańskie związki zawodowe z nim miały dużo, dużo problemów i nie tylko. Jeżeli nie ma pytań, ja jeszcze raz podziękuję za to, że na tą konferencję czysto stricte, można powiedzieć, tej pracy, której się nie widzi na co dzień związkowej, że tak stawiliście się. Nie wszystko najlepszego może roku, że mieliśmy okazję.